też w ogóle nie jesteś na ciebie. Trochę czerwono świetnie. Słuchajcie, jak to jest, bo... Słuchajcie, jak to jest, bo pizza to się chyba zaczęła. Zobaczcie na żywo. Jaka gościa? Bo nie widzę tego, nie widzę tego. O, Andrzej, tak jest, bardzo prosimy. Raz, dwa, raz, raz, raz. Dobry wieczór Państwu. Witam serdecznie wszystkich. Fajnie, że nas tak tutaj dużo przybyło. Chciałbym powiedzieć, że zgromadziliśmy się tutaj na apel Lustycji, żeby wesprzeć sędziów, aby poczuli, że nie są sami. W dzisiejszej Polsce sędziowie są jedyną grupą zawodową, która jest represjonowana. Tak, nie boję się użyć tego słowa, że jest represjonowana, bo jak inaczej można nazwać działania polegające na odwoływaniu ze stanowisk, wszczynanie postępowań dyscyplinarnych. Szanowni Państwo, na początek proponuję wysłuchać preambuły Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Preambuły nie pierwszej, nie czwartej Rzeczypospolitej, ale Rzeczypospolitej Polskiej, która powstała w tym okresie, gdy jeszcze potrafiliśmy ze sobą rozmawiać, a naród polski tworzył jedność. Odzyskawszy w 1989 roku możliwość suwerennego i demokratycznego stanowienia o jej losie, my, naród polski, wszyscy obywatele Rzeczypospolitej, zarówno wierzący w Boga, będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna, jak i niepodzielający tej wiary, a te uniwersalne wartości wywodzące z innych źródeł, równi w prawach i w powinnościach wobec dobra wspólnego Polski. Wdzięczni naszym przodkom za ich pracę, za walkę o niepodległość okupioną ogromnymi ofiarami, za kulturę zakorzenioną w chrześcijańskim dziedzictwie narodu i ogólnoludzkich wartościach, nawiązując do najlepszych tradycji pierwszej i drugiej Rzeczypospolitej, zobowiązani, by przekazać przyszłym pokoleniom wszystko, co cenne z ponad tysiącletniego dorobku. Złączeni więzami wspólnoty z naszymi rodakami rozsianymi po świecie, świadomi potrzeby współpracy ze wszystkimi krajami dla dobra rodziny ludzkiej, pomni gorzkich doświadczeń z czasów, gdy podstawowe wolności i prawa człowieka były w naszej ojczyźnie łamane, pragnąc na zawsze zagwarantować prawa obywatelskie, a działaniu instytucji publicznych zapewnić rzetelność i sprawność, w poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem lub przed własnym sumieniem, ustanawiamy Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej jako prawa podstawowe dla państwa, oparte na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu władz,
dialogu społecznym oraz na zasadzie pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot. Wszystkim, którzy dla dobra III Rzeczypospolitej tę konstytucję będą stosowali, wzywamy, aby czynili to dbając o zachowanie przyrodzonej godności człowieka, jego prawa do wolności i obowiązku solidarności z innymi, a poszanowanie tych zasad mieli za niewzruszoną podstawę Rzeczypospolitej Polskiej. Szanowni Państwo, wysłuchaliśmy preambuły do naszej konstytucji. Konstytucji, w której zapisana jest zasada niezawisłości sędziowskiej. Konstytucji, która jest gwarancją praw i wolności obywateli. Dziś w obronie tej konstytucji, w obronie naszych praw, występują sędziowie. Odważni, niezawiśli sędziowie, którzy orzekają nie patrząc się na to, czego żądają politycy, ale na to, co stanowi konstytucja, będąca najwyższym prawem Rzeczpospolitej. I za to spotykają ich ze strony władzy represje. Sędzia Paweł Juszczyszyn, sędzia Sądu Rejonowego w Olsztynie, powołując się na wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 19 listopada, zwrócił się do Kancelarii Sejmu o ujawnienie list poparcia dla członków Krajowej Rady Sądownictwa. Został za to najpierw odwołany z delegacji do Sądu Okręgowego, następnie zostało wszczęte wobec niego postępowanie dyscyplinarne. A na końcu, w piątek, 29 listopada, prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie zawiesił go w wykonywaniu obowiązków służbowych. Dorota Altustańska, sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie. Toczy się wobec niej postępowanie dyscyplinarne. 27 stycznia odbędzie się rozprawa wiążąca się z tym, że pozowała na zdjęcie z okazji stulecia odzyskania niepodległości w koszulce z napisem Konstytucja. Wcześniej pani sędzia utrzymała w nocy postępowanie o ułożeniu sprawy o ubranie pruskich bab w koszulkę z napisem Konstytucja. Olimpia Barańska-Małuszek, sędzia Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim. Za wypowiedzi krytyczne wobec poczynań władzy w stosunku do wymiaru sprawiedliwości wdrożono wobec niej postępowania dyscyplinarne. Rzecznik dyscyplinarny w Ministerstwie Sprawiedliwości polecił zbadać wszystkie sprawy, które sądziła przez ostatnie 3,5 roku. Monika Frąckowiak, sędzia Sądu Rejonowego Poznań Nowe Miasto. Bartłomiej Przymusiński, sędzia Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto. Arkadiusz Krupa, sędzia Sądu Rejonowego w Łebrzu. Był przesłuchiwany przez rzecznika dyscyplinarnego w sprawie obecności na festiwalu Poland Rock and Roll w 2018 roku, gdzie sędziowie ci dyskutowali z uczestnikami festiwalu o sądownictwie i prowadzili symulację rozpraw, którą rzecznik uznał za parodię. Łukasz Mrozek, sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia. Przesłuchiwany przez prokuraturę w związku z tym, że był w składzie, który skazał Mariusza Kamińskiego i innych za prowokację w Ministerstwie Rolnictwa. Sędzia Igor Tuleja, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie. Prokuratura prowadzi postępowanie w sprawie rzekomego ujawnienia przez sędziego tajemnicy śledztwa w uzasadnieniu postanowienia o wszczęciu umorzonego śledztwa w sprawie głosowania kolumnowego w Sejmie. Waldemar Żurek, sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie. Usunięty wbrew woli Kolegium Sądu z funkcji rzecznika prasowego Sądu Okręgowego w Krakowie przez nową prezes mianowaną przez ministra sprawiedliwości, jest przesłuchiwany w ramach postępowań dyscyplinarnych, między innymi w związku z udziałem w otwartym spotkaniu z sędzią Igorem Tuleją. Wojciech Łączewski, sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieście. Był w składzie, który skazał Mariusza Kamińskiego za nadużycie władzy podczas prowokacji w Ministerstwie Rolnictwa. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie ujawnienia w uzasadnieniu po wyroku na Kamińskim i innych informacjach niejawnych dotyczących agentów CBA działających pod ich przykryciem.
Sławomir Jęksa, sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu, podtrzymał uniewinnienie żony prezydenta Poznania od zarzutu użycia publicznie wulgarnych słów w przemówieniu podczas demonstracji w obronie Konstytucji. Rzecznik dyscyplinarny zarzucił mu uchybienie godności zawodu poprzez naruszenie zasady apolityczności oraz zasad etyki zawodowej, przynoszących ujmę godności sędziego i podważających zaufanie do jego niezawisłości i bezstronności. Szanowni Państwo, to tylko kilka nazwisk. To jest wierzchołek góry lodowej. Gdybyśmy chcieli tutaj teraz wyczytać wszystkich sędziów, wobec których toczą się postępowania za to, jak orzekali, za to, że orzekali niezawiśle, obawiam się, że musielibyśmy zostać tu co najmniej do jutra. Zamiast tego oddajmy głos sędziom, tych osób, które teraz są represjonowane i od których odwagi zależy to, czy my będziemy mogli się cieszyć naszymi prawami. Chciałam prosić o zabranie głosu sędzia Sądu Rejonowego w Bartoszycach, Ewę Kuraż. Brawo! Dobry wieczór Państwu. Na początku chciałam bardzo Państwu podziękować w imieniu swoim oraz Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justicja za to, że Państwo tutaj są i nas wspierają. Jest Państwa wsparcie nam bardzo potrzebne, jest bardzo potrzebne tutaj sędziom olsztyńskim, Pawłowi Juszczyszynowi oraz Dorocie Lutostańskiej. Mam nadzieję, że będziecie Państwo o nich pamiętać i nadal ich wspierać. Bardzo dziękujemy. Nie wiem, ilu z Państwa było na łańcuchach światła, które odbywały się w czasie tak zwanej reformy sądownictwa. Jak Państwo pamiętacie, ja oraz inne osoby, które zabierały wtedy głos, mówiliśmy Państwu, czym grozi przeprowadzenie tej reformy. Wskazywaliśmy właśnie na to, że ta reforma nie służy dekomunizacji sądownictwa, ale utworzeniu swoistego ciągu technologicznego, który pozwoli na wpływanie na sądy, a w efekcie na wpływanie partii, która akurat jest u władzy politycznej, na każdy wyrok i sterowanie każdym wyrokiem i każdą sprawą sądową, która będzie miała ochotę. Proszę Państwa, w tej chwili tak się właśnie zaczyna dziać i chcę Państwu opowiedzieć bardziej szczegółowo o trzech spośród bardzo wielu postępowań dyscyplinarnych, które obecnie dotykają naprawdę wielu sędziów i wskazać Państwu, dlaczego tak się dzieje i jaki to ma wpływ na Państwa sprawy i Państwa prawa jako obywateli. Ponieważ celem władzy wykonawczej i ustawodawczej nie są sędziowie sami w sobie. My jesteśmy kluczem do tego, żeby móc panować nad państwem jako narodem i jako obywatelami. Jesteśmy zaporą. Jeśli my polegniemy, państwo staną się pod wieloma względami bezbronni wobec innych władz. Pierwsza sprawa, głośna sprawa, którą teraz wszyscy żyjemy, to sprawa Pawła Juszczyszyna. Tak naprawdę ta sprawa zaczyna się od utajnienia list poparcia członków kandydatów sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa. Jak Państwo pamiętacie, partia rządząca przeprowadzała tą reformę między innymi pod hasłem jawności. Mówiła, że sądy to jakaś tajemnicza władza kapturowa, że teraz już po tej reformie będzie wszystko jawne. I okazało się, że tej jawności mamy mniej, ponieważ Państwo jako obywatele i my również jako sędziowie nie możemy poznać nazwisk nie jakichś obywateli, ale innych sędziów, funkcjonariuszy publicznej, którzy udzielili poparcia tym osobom, które chciały stać się członkami Krajowej Rady Sądownictwa. Chcę podkreślić, że ten dokument, listy poparcia, jest dokumentem jawnym, nie jest dokumentem tajnym ani zastrzeżonym. Co więcej, prawomocny wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego nakazuje Kancelarii Sejmu jego ujawnienie. Ten wyrok nie jest wykonywany i jest to działanie bezprawne. Ochrona danych osobowych nie sprzeciwia się jego wykonaniu, ponieważ tam nie ma żadnych danych osobowych podlegających ochronie. Na tej liście są nazwiska sędziów, funkcjonariuszy publicznych, które są jawne. Proszę Państwa, każdy z Państwa może obejrzeć w internecie nasze oświadczenia majątkowe. Więc dlaczego w tym wypadku ukrywa się imiona i nazwiska? Jest to zupełnie absurdalne i niezrozumiałe. I tak naprawdę nie służy temu, czemu władza mówi, że ma służyć, czyli ochronie danych osobowych, tylko utajnieniu tych list.
I na tym polegała istota działania Pawła i dlatego tak zabolała. Chciałam powiedzieć, że Paweł działał zgodnie z prawem. Każda procedura sądowa, wbrew temu, co się teraz mówi w wielu mediach, nakazuje sądowi odwoławczemu przede wszystkim badanie, czy sąd niższej instancji, sąd, którego wyrok, postanowienie zostało zaskarżone, został prawidłowo obsadzony. Badanie to odbywa się w świetle obowiązującego prawa, a w Polsce tym prawem jest nie tylko prawo ustanowione w Polsce, ale również prawo Unii Europejskiej. Ono nas również wiąże, ponieważ Polska jest członkiem Unii Europejskiej i jako państwo zobowiązaliśmy się do jego przestrzegania. I Paweł zgodnie z prawem polskim, zgodnie z procedurą cywilną, zgodnie z wytycznymi zawartymi w wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 19 listopada tego roku, stwierdził, żeby sprawdzić, czy sędzia od wyroku, którego odwołanie rozpatrywał, jest prawidłowo powołany, niezbędne jest mu do tego zapoznanie się z jawnym, publicznie dostępnym dokumentem, który powinien być publicznie dostępny, w postaci list poparcia do KRS. I co się teraz, proszę Państwa, dzieje? Władza wykonawcza, ustawodawcza dochodzi do wniosku, że tak nie może się stać, że to postanowienie sędziego nie może być wykonane. I tutaj zostaje uruchomiony ten ciąg technologiczny, o którym poprzednio mówiłam. Rzecznik dyscyplinarny stawia sędziemu Pawłowi Juszczyszynemu zarzut popełnienia przestępstwa. Zarzut absolutnie absurdalny, ponieważ sędzia działał zgodnie z prawem. I jako sędzia i prawnik mogę to z całą odpowiedzialnością powiedzieć. Ten zarzut popełnienia przestępstwa służy do tego, żeby następnie prezes sądu ustanowiony i podlegający kontroli ministra sprawiedliwości mógł w trybie natychmiastowym, w trybie decyzji, od której nie ma odwołania, odsunąć tego sędziego od orzekania, żeby on nie mógł tego postanowienia i tego postępowania dalej prowadzić. Co więcej, sędzia w takiej sprawie, z uwagi właśnie na ten utworzony ciąg technologiczny, nie ma prawa odwołania się do żadnego polskiego, niezawisłego i niezależnego sądu, ponieważ jeśli w zarzucie dyscyplinarnym jest postawiony zarzut popełnienia przestępstwa, to organem, do którego się odwołuje i który dalej sprawę prowadzi, jest Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego. Więc tutaj nie ma, ciąg jest zamknięty, nie ma miejsca na żadne niezależne organy, żadne organy i instytucje pozostające poza kontrolą władzy wykonawczej ustawodawczej. I proszę Państwa, tak może być w każdej sprawie. Celem tej sprawy nie jest nieznany wcześniej nikomu sędzia Paweł Juszczyszyn, chociaż który jest doskonałym prawnikiem. Celem jest wpłynięcie na konkretne postępowanie sądowe, aby ono nie potoczyło się zgodnie z tym, jak chce władza wykonawcza ustawodawcza. Tak może być w każdej sprawie, również państwa. Pretekstem może być przesłuchanie świadka, pretekstem może być jakaś inna czynność sądu. Ciąg jest technologiczny gotowy. Rzecznik dyscyplinarny stawia zarzut przekroczenia uprawnień, bardzo szerokie pojęcie obecnie nadużywane. Prezes sądu podlegający kontroli ministra zawiesza, Izba Dyscyplinarna usuwa sędziego z zawodu. Ciąg jest zamknięty, sędzia jest wobec tego bezbronny. Jedyną bronią, która nam została, jesteście państwo oraz instytucje międzynarodowe. Druga sprawa, o której Państwu chciałam powiedzieć, sprawa sędzi Czubieniak z Gorzowa Wielkopolskiego, na pewno też Państwo słyszeli. Ona trochę przemknęła niezauważona w tym natłoku wydarzeń, tak mi się wydaje. A proszę Państwa, to jest pierwszy przypadek skazania sędziego za wydanie postanowienia, w którym sędzia bronił obywatela przed zakusami wykorzystania w sposób medialny jego sprawy przez władzę wykonawczą. Otóż co takiego zrobiła sędzia Czubieniak? Sędzia Czubieniak uchyliła postanowienie o zastosowaniu tymczasowego aresztowania wobec osoby podejrzanej o popełnienie czynu potocznie zwanego pedofilią. Natomiast cały jakby myk polegał na tym, że ta osoba to była osoba upośledzona umysłowo w tym stopniu, że nie umiała czytać ani pisać.
I tą osobę postanowiła, przypadek tej osoby postanowiła wykorzystać machina propagandowa władzy wykonawczej do tego, żeby pokazać, jak dobrze zarządza sądami obecny minister sprawiedliwości. Postanowienie sędzi Czubieniak to uniemożliwiło. Stwierdziła ona, że taka osoba, nawet jeśli rzeczywiście swoim postępowaniem zagraża innym, jest osobą bezbronną, zupełnie wobec tej machiny wymiaru sprawiedliwości, wobec policji, wobec sądów. Osoba, która nie potrafi czytać ani pisać, tak naprawdę jeśli staje się przedmiotem albo podmiotem postępowania, zupełnie nie jest w stanie zrozumieć, co się dzieje, nie jest w stanie korzystać ze swoich spraw i ona musi mieć obrońcę. I to powiedziała sędzia Czubieniak. Uchyliła areszt, powiedziała, że taka osoba musi mieć obrońcę, ponieważ sama nie jest w stanie się bronić. I co się stało? Sędzia trafia przez sąd dyscyplinarny. I ostatecznie sąd dyscyplinarny skazuje ją, proszę Państwa. Ale za co skazuje? Skazuje za to, że w ocenie sędziów Izby Dyscyplinarnej pani sędzia w postanowieniu napisała zły artykuł. Oni mówią tak, postanowienie było słuszne, rzeczywiście sędzia dobrze zrobiła, wszystko jest okej, ale wpisała zły artykuł, więc ją skazujemy. Proszę Państwa, przypadków takich, że sprawnicy się spierają o to, jaki artykuł jako podstawę prawną wpisać, albo przez pomyłkę wpisują gdzieś zły artykuł do dobrego postanowienia, jest mnóstwo. Takie przypadki prostuje się na podstawie oczywistej omyłki pisarskiej, też praktyka sądowa się zmienia, to nie jest nic złego. Taki zarzut można postawić każdemu sędziemu w Polsce, ośmielę się powiedzieć. Więc dlaczego sędzia Czubieniak została skazana? Ponieważ stanęła na drodze władzy wykonawczej i nie pozwoliła wykorzystać najbardziej bezbronnego obywatela, osoby upośledzonej umysłowo, do tego, żeby stała się jakąś częścią machiny propagandowej władzy wykonawczej. I to była wina sędzi Czubieniak. I znowu chcę Państwu powiedzieć, tak może być w Państwa sprawie. Jeśli Państwo... Państwa sprawa zostanie uznana za to, że może się nadawać, tak, do mediów, może być dobrym przykładem tego, jak władza dobrze rządzi, a sędzia wyda postanowienie lub wyrok, który nie przyzna racji władzy wykonawczej, może go spotkać kara dyscyplinarna. Sąd dyscyplinarny nie odważył się jeszcze skazać sędzi Czubieniak na żadną karę, tylko po prostu ją skazał, ale to jest dopiero początek. Jeśli się nie przeciwstawimy temu, oni będą coraz odważniejsi i kolejne wyroki już nie ograniczą się tylko do skazania, ale sędziowie będą skazywani na rzeczywiste kary przeniesienia lub też nawet usunięcia z zawodu. I kolejna sprawa, o której chciałam Państwu powiedzieć, która też jakby dobrze pokazuje, czemu służą te postępowania, to sprawa Olimpii Barańskiej Małuszak. Sędzia Małuszak między innymi ma zarzut za to, że naruszyła godność urzędu, publikując w mediach społecznościowych wpis i ja go może przytoczę, żeby Państwo wiedzieli, o jaki wpis chodzi, że określiła jako osoby, które ubiegały się o urząd sędziego Sądu Najwyższego, że nie mają wymaganego stażu i łamały prawa człowieka i to była prawda, jeśli chodzi o te osoby oraz wskazała, że Zbigniew Ziobro, którego określiła Zbigniewa Ziobro jako ministra sprawiedliwości, który wyprodukował aferę i jest odpowiedzialny za stworzenie systemu korupcyjnego w sądach i prokuraturze, uzależniającego wymiar sprawiedliwości od woli politycznej. Kropka. I za taką wypowiedź rzecznik dyscyplinarny żąda w tej chwili odsunięcia sędzi Małuszek od zawodu i obniżenia jej wynagrodzenia. Wypowiedź jest kulturalna, grzeczna, mieści się w ramach debaty publicznej, wskazuje na prawdziwe rzeczy, które się dzieją, na prawdziwe informacje. I co jest w tym wszystkim bulwersujące? Prezesem sądu, w którym orzeka pani sędzia Olimpia, jest Radosław Dudzicz. Jak Państwo wiedzą z mediów, przeciwko niemu prokuratora prowadzi od 3 lat, nie wiadomo czemu tak dużo, tak długo, czy jeszcze w sprawie jego, tak, bo zarzuty nie zostały postawione, nie został uchylony immunitet, od 3 lat. Podejrzewam o to, że dokonywała jakaś osoba, prawdopodobnie on, antysemickich wpisów. Te wpisy można przeczytać w internecie, ja ich nie przytoczę, ponieważ naprawdę no, naruszają one godność innego człowieka i są niegodne sędziego ani żadnego innego obywatela i powinny być ścigane karnie. I proszę Państwa, jakie pan Jarosław Dudzicz, prezes sądu, członek KRS ponosi konsekwencje dyscyplinarne? Żadne. Nadal jest prezesem sądu,
Rzecznik dyscyplinarny nie podjął wobec niego żadnych kroków. Nie został potępiony przez kolegów z organu, który siebie nazywa Krajową Radą Sądownictwa. Nic się nie dzieje. I to jest taki przykład, na którym bardzo dobrze widać, czemu te zarzuty dyscyplinarne służą. Nie temu, żeby sędziowie nie politykowali. One służą temu, żeby represjonować sędziów, którzy walczą o niezależność sądownictwa i niezawisłość sędziowską. Represje dotykają tylko i wyłącznie tych sędziów. Cała reszta sędziów związanych z aferą hejterską, antysemickimi wpisami, dokonujących innych czytów jest bezkarna. Represje dotykają tylko tych sędziów i to na tym dobrze widać. I proszę Państwa, też już nie będę wymieniać tych wszystkich postępowań dyscyplinarnych, bo o tym była mowa, ale o co tu chodzi? Tak jak mówiłam, nie o kontrolę nad sądami, ale chodzi o kontrolę nad państwem, żeby każda sprawa, na każdą sprawę mógł wpłynąć władza wykonawcza, a jeśli nie uda się wpłynąć, tak jak na sprawę sędziego Juszczyszyna, to w trybie natychmiastowym odsunąć sędziego od sprawy i jeszcze skazać go na represję, żeby inni sędziowie bali się postąpić tak jak ten sędzia i nie byli niezawiśli. Proszę Państwa, my chcemy, żeby Polska pozostała demokratycznym państwem prawa. Nie chcemy iść w stronę Turcji, gdzie sędziowie w tej chwili siedzą w więzieniach i skonfiskowano im majątki, żeby się bali, żeby nie stanowili zapory pomiędzy władzą wykonawczą. Chcemy zostać wolnym krajem. Chcemy, żeby w naszym kraju były wolne sądy, żeby byli wolni ludzie i żeby były wolne wybory. Bardzo Państwu dziękuję. Wolne sądy! Wolna Polska! 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 Teraz proszę o zabranie głosu sędziego sądu okręgowego w Olsztynie, pana Rafała Kubickiego. Dobry wieczór Państwu. Przyszedłem do Państwa po to, żeby pomówić konkretnie o osobie, która jest sprawcą tego całego zamieszania. Jesteśmy konkretnie w Olsztynie, jesteśmy pod budynkiem Sądu Rejonowego, którego włodarzem jest prezes Maciej Nawacki. I to... Przyszedłem do Państwa, żeby powiedzieć, że przemawiam jako dawny patron sędziego Nawackiego. Szkoliłem go w czasie jego aplikacji sądowej i byłem jego szefem przez jakiś chyba rok czy dwa jako przewodniczący Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Olsztynie i dziś wstydzę się za niego. Mam do prezesa Nawackiego kilka pytań. Nie chcę pominąć żadnego, dlatego pozwolą Państwo, że odczytam to, co mam do powiedzenia i to, o co chcę go zapytać publicznie. Publicznie dlatego, że nie spotkałem się z nim od chyba dwóch czy trzech lat. Tutaj w sądzie w Olsztynie nie miałem takiej okazji. Nie mam okazji zadać mu tych pytań osobiście, a poza tym chcę, żeby Państwo te pytania poznali. Maciej Nawacki jest członkiem Akademickiego Klubu Obywatelskiego imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego. To właśnie Lech Kaczyński 10 lat temu podpisał akt ratyfikacji traktatu lizbońskiego, który wzmocnił wspólnotę europejską i który ukształtował obecną postać Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. To właśnie Trybunał wskazał w orzeczeniu z 19 listopada okoliczności, których łączne zaistnienie upoważnia Sąd Krajowy do stwierdzenia, że inny organ sądowniczy nie spełnia kryteriów niezależności od władzy wykonawczej i ustawodawczej oraz niezawisłości i bezstronności. Trybunał zobowiązał sądy krajowe do badania tej kwestii. Sądy krajowe są związane wykładnią Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Panie prezesie Macieju Nawacki, dlatego pytam Pana, dlaczego zasadom tym i tym faktom przeczy Pan w swoich wypowiedziach medialnych i w swoich decyzjach
podejmowanych ostatnio. Dlaczego obraża pan sędziego Pawła Juszczyszyna stwierdzeniem, że nie doczytał wyroku Trybunału? Odsyłam pana do zapoznania się z tym wyrokiem, a w szczególności z punktami 161, 166 i 171. Dlaczego wspólnie z rzecznikiem dyscyplinarnym za stosowanie wykładni Trybunału robi pan z sędziego Juszczyszyna anarchistę, przestępcę i zamachowca? Bo takie sformułowania podają. Dlaczego jako członek kwestionowanej przez środowisko sędziowskie Krajowej Rady Sądownictwa swoją aktywność publiczną sprowadza pan do utrzymania tego organu w obecnym składzie? Przypominam panu, że celem Krajowej Rady Sądownictwa nie jest ochrona stanowisk jej członków, a powinno być stanie na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Jakie czynności podejmuje pan w obronie sędziów niezależnych od władzy wykonawczej i ustawodawczej, którzy zgłaszają, że ich niezależność i niezawisłość jest zagrożona? Dlaczego orzeczenie Pawła Juszczyszyna nazywa pan pomyłką proceduralną, za którą sędzia ten musi ponieść konsekwencje? Ci sędziowie, którzy na zgromadzeniu apelacyjnym słuchali oceny wizytatorskiej pana pracy przy pana kandydowaniu do sądu okręgowego, znają skalę pana pomyłek merytorycznych lub proceduralnych. Jakie pana konsekwencje spotkały z tytułu tych pomyłek? Dlaczego konsekwencje spotykają właśnie tych sędziów, którzy nie chcą poddać się zależności od władzy wykonawczej i ustawodawczej? Dlaczego obraża pan inteligencję rodaków, próbując wmówić im, że logiczne i prawidłowe jest poparcie samego siebie jako kandydata do KRS? Dlaczego nasyła pan na olsztyńskich sędziów policję? Dlaczego niszczy pan karierę zawodową sędziego? To nie działa. Sędziowie protestują coraz liczniej, a Paweł Juszczyszyn będzie miał naśladowców. Panie prezesie, doszedł pan do przysłowiowej ściany. Co zrobi pan w przyszłości? Pozbawi pan nas wszystkich urzędu, nazwie nas wszystkich anarchistami, przestępcami i zamachowcami. Czara goryczy się przelała. Za Pawłem Juszczyszynem apeluję do sędziów o odwagę, a do wszystkich państwa o aktywność. Bardzo dziękuję. Głosu mecenasa Karola Wójcika, rzecznika Okręgowej Rady Adwokackiej w Olsztynie. Dobry wieczór Państwu. Szanowni Państwo, Adwokatura Polska jest powołana m.in. do obrony praw i wolności obywatelskich. Adwokatura jest również powołana m.in. do tego, aby współdziałać w zakresie kształtowania i stosowania prawa. I muszę powiedzieć, że adwokaci są bardzo zaniepokojeni sytuacją, która już zresztą trwa od dłuższego czasu przecież w naszym kraju. Coraz większe zaniepokojenie budzą kolejne kroki, kolejne czynności władzy wykonawczej, włącznie z ostatnimi krokami podejmowane przez właśnie tutaj przedstawiciele władzy wykonawczej w Olsztynie. Dlatego, proszę Państwa, Okręgowa Rada Adwokacka przygotowała oświadczenie, które pozwolą Państwo, że odczytam. W związku z odwołaniem przez pana ministra sprawiedliwości w dniu 25 listopada 2019 roku pana sędziego Pawła Juszczyszyna z delegacji do Sądu Okręgowego w Olsztynie i oświadczeniem złożonym przez pana sędziego w dniu 26 listopada tego roku, Okręgowa Rada Adwokacka w Olsztynie w pełni popiera wyrażony przez pana sędziego pogląd, że prawo stron do rzetelnego procesu jest ważniejsze od sytuacji zawodowej sędziego. A także popiera skierowany przez pana sędziego apel do koleżanek i kolegów sędziów, aby zawsze pamiętali o rocie ślubowania sędziowskiego, orzekali niezawiśle i odważnie.
Zdaniem... Zdaniem Okręgowej Rady Adwokackiej w Olsztynie każdy organ państwa i każdy obywatel powinien szanować wyrażoną w artykule 172 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zasadę, że sądy i trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz oraz wynikającą z artykułu 178 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zasadę, że sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji oraz ustawom. Konstytucja! Biorąc pod uwagę, że tutaj mecenas nawiązał do roty ślubowania sędziowskiego, pani sędzia Ewa Kuraż chciałaby przypomnieć tą rotę wszystkim i prosimy teraz o jej odczytanie. Rota ślubowania sędziowskiego. Ślubuję uroczyście, jako sędzia Sądu Powszechnego, służyć wiernie Rzeczpospolitej Polskiej, stać na straży prawa, obowiązki sędziego wypełniać sumiennie, sprawiedliwość wymierzać zgodnie z przepisami prawa, bezstronnie według mego sumienia, dochować tajemnicy prawnie chronionej, a w postępowaniu kierować się zasadami godności i uczciwości. I składający ślubowanie może dodać na końcu, tak mi dopomóż Bóg. Teraz poproszę o zabranie głosu człowieka, który przyjechał tu do nas specjalnie z Giżycka, założyciela, działacza KOR-u, działacza Solidarności, założyciela Komitetu Obrony Demokracji, byłego przewodniczącego Krzysztofa Łozińskiego. Zapraszamy. No witam Państwa i cieszę się, że jest nas tak dużo. Bo w telewizji publicznej w dni nieparzyste słyszymy, że kodu już nie ma, a w dni parzyste, że jest taki niedobry. Proszę Państwa, problem, z którym mamy do czynienia w Polsce w tej chwili, jest znacznie większy i poważniejszy niż tylko represje wobec sędziów. Nowoczesne państwo i nowoczesne społeczeństwo opiera się na dwóch filarach. Na prawie, które musi być przestrzegane, i na normach tworzonych przez autorytety. Oba te filary są w tej chwili niszczone na dużą skalę. Mamy chaos prawny. To, o czym ostrzegałem 4 lata temu, kiedy pisałem ten manifest. Mamy chaos prawny. Mamy sytuację taką, że mamy niewykonywane prawomocne wyroki sądów. I to jest już dosyć sporo tych, i nie tylko przez rządzących, również na niższych szczeblach. No bo władza daje przykład. Skoro władza może nie wykonać wyroku sądu, to czemu ja mam nie go wykonać, prawda? To jest jedna rzecz. Druga rzecz. Mamy akty prawne sprzeczne z konstytucją, sprzeczne z prawem unijnym, sprzeczne z prawem międzynarodowym, z konwencjami, które Polska ratyfikowała. A również dzięki tworzeniu prawu po nocach i na kolanie mamy akty prawne sprzeczne z innymi aktami prawnymi, które ciągle obowiązują. Bałagan po prostu. Dlaczego to jest takie ważne? Prawo to jest system operacyjny państwa. Tak jak Windows w komputerze, tak prawo w państwie. To jest zbiór reguł, według których państwo działa, według których działają wszystkie instytucje. Jeżeli prawo nie jest przestrzegane, zaczyna się chaos. I to, co widzimy w innych dziedzinach,
To są dalekie skutki chaosu prawnego już w tej chwili. To, co się dzieje w służbie zdrowia, to, co się dzieje w wojsku, co się dzieje w szkołach i tak dalej. To są dalekie skutki chaosu prawnego. Drugi element normy. Słyszymy cały czas, jakie niedobre są te elity, że elity, wykształciuchy, prawda, same obelgi lecą. Konstytucja ma być dla ludzi, a nie dla elit. Jakaś bzdura straszliwa. Konstytucja jest dla wszystkich. Proszę Państwa, społeczeństwo bez elit staje się grupą niespójną. Staje się barbarzyńskim plemieniem. Elity tworzą normy, normy zachowań, normy moralne, normy uczciwości, normy postępowania. To jest szalenie ważne. Bez tego stajemy się chaotycznym zbiorem. Bez tego stajemy się zbiorem, którym, jeśli nie działają te normy, to zastępuje je przemoc. I to w tej chwili też już widzimy. Mamy prokuraturę, która powinna ścigać przestępców, a bronić uczciwych ludzi. W wielu przypadkach ta prokuratura pod władzą pana Ziobry działa odwrotnie. Represjonuje uczciwych ludzi, a broni przestępców, zapewniając im bezkarność. No, Republika pana Sioła rzeczywiście, ale niepokoi mnie to, że pan Banaś nie jest wcale wyjątkiem. Mam podejrzenie, że jest normą. Bo widzimy, pan Morawiecki też ma jakieś dziwne kłopoty z majątkiem, niejasne sprawy. Pan Kaczyński też ma dziwne jakieś rzeczy, jakieś 50 tysięcy dla księdza, tu jakieś inne, tu zatajone przychody w oświadczeniu majątkowym i to duże nawet. Wielu, nie ma co wymieniać. I prokuratura, która tworzy nowe techniki walki, na przykład atak plecami na nogę w wyskoku. Prawda? No bo człowiek pobity został oskarżony o udział w bójce. Kobieta, którą ciągnięto za włosy po asfalcie, no to też dokonała ataku włosami na łapę narodowca, bo też za udział w bójce odpowiada. No, są tak, tego typu rzeczy. Tworzy się poczucie bezkarności dla ewidentnych przestępców. Ponieważ w państwie normalnym prokuratura, sądy, prawo działa na zasadzie takiej, że zwalcza złych ludzi, a broni ludzi uczciwych. W tej chwili podział jest inny. Bronimy naszych, zwalczamy innych. To grozi po prostu rozpadem państwa, to grozi rozpadem społeczeństwa. I jeszcze muszę powiedzieć, jako człowiek z wykształcenia fizyk, jest takie prawo w fizyce, które mówi, że nie ma przemian nieodwracalnych, znaczy całkowicie odwracalnych. Nie ma przemian całkowicie odwracalnych. Zawsze, nawet jak się naprawi jakąś zdarzenie, które miało miejsce, zostaje jakaś pozostałość, jakiś ślad. Po tego typu przemianach, tą pozostałością, wiecie Państwo, co będzie? Demoralizacja. I to jest największa szkoda, jaka jest robiona w Polsce w tej chwili. Dziękuję bardzo. Wolność, równość, demokracja, wolność, równość, demokracja, wolność, równość, demokracja, wolność, demokracja, wolność, równość, demokracja, wolność, równość, demokracja, wolność, równość, demokracja. Szanowni Państwo, tak jak poprzednio, proszę Was o wyciągnięcie telefonów, zaświecenie latarek w telefonach.
zapalmy światełko nadziei, aby prawda, wolność i praworządność odnalazła drogę. Wszystkich. Jak pewnie już czytaliście, politycy wpadli trochę w panikę po tym, co zrobił nasz sędzia i już szykują ustawę, która ma zakazać pod groźbą kary pozbawienia wolności sędziom powoływanie się na wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Hańba! W praworządnym kraju nie powinna zostać uchwalona. Ale gdybyśmy mieli praworządny Sejm, to byśmy się tu nie spotykali, nie oszukujmy się. W związku z tym należy przypuszczać, że taki projekt, kiedy się już w Sejmie pojawi, zdobędzie niestety większość w tym Sejmie. Ale mamy Senat i na pewno w Senacie myślę, że opozycja będzie walczyć. Brawo Senat! 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 Natomiast proszę Państwa, musimy mieć świadomość, że Senat na pewno, jestem przekonana, wierzę w to, odrzuci tę ustawę, ale Sejm może to odrzucenie przegłosować.
I niestety myślę, że my będziemy musieli też Senat wesprzeć i będziemy musieli wesprzeć i wskazać nasz sprzeciw przeciwko temu projektowi. I ja chciałam wszystkich Państwa tu prosić o to, żebyście zwracali uwagę na komunikaty. Na naszych stronach, w wydarzeniu, które teraz organizowaliśmy, będą się pojawiały informacje, jak tylko będziemy wiedzieć. Bo ja sobie naprawdę nie wyobrażam, żeby móc żyć w państwie, w którym jest ustawa zakazująca stosowanie się do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. I chciałem jeszcze na koniec podziękować wszystkim Państwu, podziękować Wam za odwagę, za to, że mimo, że jest zimno, to przychodzicie, za to, że jesteście, za to, że nie jesteście obojętni. Bo jak ktoś kiedyś powiedział, do tego, żeby się działo zło, wystarczy, żeby inni byli obojętni. Wy nie jesteście obojętni, Wy tu przychodzicie. I dziękuję Wam wszystkim i brawa dla Was wszystkich tu obecnych. I już na zakończenie, szanowni Państwo, odśpiewajmy wszyscy hymn państwowy, bo jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my tu jesteśmy. Tak. Ja sobie przygotowałam Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Co na owca przymocniła, szablą odbierzemy. Marsz, marsz do Polski, ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączyć się z narodem. Marsz, marsz. Kochani, jeszcze taka prośba na koniec, dla tych, co przyjechali z daleka, uważajcie na siebie, bo może być blisko, jest taka temperatura jakby minusowa, abyście bezpiecznie dojechali do swoich domów. Dziękujemy Wam za tak bardzo liczne przybycie, naprawdę jestem w Was dumny. Brawo Olsztyn!
Wolne sądy! 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 Zaraz filmik, tam zdjęć prawie nie robiłem.